prawda? No właśnie. Ona wróciła z Włoch i pracy nie ma. Dlatego powrotem ucieka. Proszę pani, chcesz zmian w mieście, zmień burmistrza wreszcie. Czyli na tego młodego, bezpartyjnego. Uwaga, zapraszamy. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na pyszne jabłka! Nasz kandydat na burmistrza Piotr Andruszkiewicz rozdaje jabłka! Jeżeli chcemy zmian w mieście, musimy zmienić burmistrza wreszcie. Zapraszamy serdecznie. Prosimy na ogłosowanie na aktywne Giżycko. Przekażmy ster w ręce młodych i głosujmy na Piotra Andruszkiewicza na burmistrza Giżycka. Proszę pana, pan się już idzie uśmiecha, czyli na nas poprosimy o głosy, tak? Z takim uśmiechem z pana na głosy z panem zobaczyć. Dzień dobry, pan Andruszkiewicz, Piotr, ja startuję na burmistrza, ci ludzie młodzi do Rady Miasta. Jak pan tam w okręgu będzie miał zobaczyć, to proszę znaleźć aktywny. Tego lektora zrobię te maniuszki. Proszę pana, to jeszcze więcej jabłek. Dzięki. Dwa lata temu założyliśmy stowarzyszenie Aktywne Giżycko. No i my sobie działamy jako nasze stowarzyszenie Aktywne Giżycko. No bo jest ich stowarzyszeń, to jest 3, 4, 5. Ale to nie, każdy potem założy. Przecież pani Jolanta, która jest w platformie, sobie założyła razem. Stowarzyszenie razem, tak. Tak, potem komitet wyborczy. Koło, tak, potem pan Iwaszkiewicz, SLD. A pan do kogo należy? Ja, proszę pani, do żadnej partii należy, nigdzie. A nie do żadnej, tak? Ja w samorządzie bym wolał działać. Tak. Myślałem, że pan dopisze. Jestem młodego kandydata, także zapraszam serdecznie Polskę, ja proszę wypróbować. Nie bierzesz też łotkę do zdjęcia. No właśnie. Nie bierzesz ci daje. Właśnie jest razem. Nie, tak. Ale ja już mam ten... Dzień dobry. Moja mama taka... Dobra, proszę bardzo. O głos. Życzę, żebyś młody człowieku wygrał, bo to te hasło jest jak najbardziej potrzebne. I jest znane, prawda? No ale proszę bardzo, proszę. Jabłuszka. Dzień dobry. Proszę bardzo. Ja startuję na burmistrza. Młody, energiczny. Tak. Młody, energetyczny widać. Przystojny i mądry. A ci ludzie startują do Rady Miasta. Z państwa okręgu. Aktywne Giżycko. Młodzi przedsiębiorcy. A proszę pani, to co pani chce usłyszeć? Co takie obiecanki? Proszę pani, kandydat nasz Piotr Andruszkiewicz będzie... Startuje na burmistrza? Tak. A ci młodzi ludzie startują do Rady Miasta. Jesteśmy młodymi, energicznymi ludźmi, także poprosimy o zmianę, tak? Musimy zmienić nas, proszę bardzo włożyć. A to jest dla pana, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Burmistrza Piotr Andruszkiewicz, młody, bezpartyjny, energiczny, bez układu. Chcę zmian w mieście, musimy zmienić burmistrza wreszcie, tak? Tego mądrego, wykształconego pana. Nasi ludzie. O, tutaj młoda dziewczyna, tutaj młoda dziewczyna. Tutaj. No właśnie. Tego pana głosuję, witam pana i gratuluję wyboru. Bardzo panu dziękuję. Proszę. Bez partii, bez układów, tak? Czyli żeby... Fajny. Nie też, ale wie pani, jest wykształcony, mądry chłopak, tak? On ma skończone, ma wart skończony w Warszawie i ma sztab i... Dzisiejsza władza ma chyba megalomanię. To się bardzo dobrze Młodzi ludzie zostawali, nie wyjeżdżali, żeby była praca. Rozumiem. Tam po prostu... No ale pan Giżycko ogólnie mieszka. Ja dzisiaj na Wilanowie, bo się 10 lat temu rodzice przeprowadzili. Ale tak, to ja tam na czarno. Ale w ogóle pan przybył do Giżycka. Pamiętajcie, postawmy na młodych bezpartyjnych. My gwarantujemy zmianę pokoleniową. Głosujcie na aktywne Giżycko, głosujcie na Piotra Andruszkiewicza, żelka nawet na burmistrza. Krótko mieszkam. Ale jest pani zameldowana, może pani głosować, tak? Proszę pani, więc chodzi o to, że musimy przewietrzyć nasze rady, wprowadzić młodych, energicznych ludzi do nas, do urzędu, zlikwidować te wszystkie niepotrzebne stołki, także poprosimy o głosy. Naszego młodego kandydata. Mamy młodego kandydata, Piotra Andruszkiewicz, prosimy o głosy, już? Tak? Dla naszego młodego kandydata. Pamiętajmy, jeżeli chcemy zmian w mieście, musimy zmienić burmistrza wreszcie. Zostawmy na młodych bezpartyjnych. Proszę pana z Grójca.
Proszę Państwa, rozdajemy jabłka. Młodzi rozdają jabłka. Kandydat na burmistrza Piotr Andruszkiewicz rozdaje jabłka. Zapraszamy. Pamiętajcie, głosujmy na aktywne Giżycko. Przekażmy ster w ręce młodych. Głosujmy na Piotra Andruszkiewicza, na kandydata na burmistrza. Pamiętajcie, aktywne Giżycko. Przekażmy ster w ręce młodych. Zapraszamy wszystkich na jabłka. Zapraszamy, rozdajemy jabłka. Zapraszamy, rozdajemy.